Robert Wieland Niezawodna dobra nowina. Rozdział drugi. Dlaczego Bóg nic nie robi? Chociaż prawdą jest, że my ludzie nie kochamy brudnych, niezasługujących na to złych ludzi, Biblia mówi, że Bóg ich kocha. Dzieje się tak ze względu na wyjątkową jakość jego miłości. Jan 3:16. Podczas gdy ludzka miłość jest zależna od piękna lub dobroci jej obiektu, jego miłość jest suwerenna i niezależna. Dlatego może kochać złych ludzi. Umiłował ich w Chrystusie i nadal ma swoje ramiona rozłożone wokół tego świata. 2 Koryntian 5, 21 Wciąż jest dobrym pasterzem, poszukującym swoich zagubionych owiec. Łukasz 15, 3-7 Zbiorowo zaangażowanym w ludzkość, także nasze cierpienie stało się jego cierpieniem. Zobacz 1 Koryntian 12, wiersze 12, 26 i 27 Rodzaj ludzki jest jednością w Chrystusie, także jest on teraz częścią naszej rodziny. On nie może zapomnieć ani porzucić swojej rodziny. To świat mego Ojca, o pozwól mi nigdy nie zapomnieć, Chociaż zło wydaje się często tak silne, Bóg jest jednak władcą. To jest świat mego ojca. O pozwól mi nigdy nie zapomnieć. Chociaż zło wydaje się często tak silne, Bóg jest jednak władcą. To jest świat mojego ojca. Dlaczego moje serce miałoby być smutne? Pan jest królem. Niech rozbrzmiewają niebiosa. Bóg króluje. Niech się raduje ziemia. Nasz problem polega na rozróżnieniu między tym, co nazywamy miłością, a naturą miłości, którą objawia Biblia. Kiedy Biblia mówi, że Bóg jest miłością, greckim słowem jest agape obca koncepcja importowana z nieba coś całkowicie nieobecnego w rodzimej świadomości ziemskiej. Żadna starożytna religia poza Starym Testamentem. Nie miała zasobów, by choćby napomknąć o jej istnieniu. Niezależnie od tego, jak naukowy może być dziś nasz umysł, jak logiczny i racjonalny w swoich próbach zwątpienia w osobowość Boga, rzeczywistość Agape konfrontuje nas wprost. Możemy jej zaprzeczać, tak jak ślepiec może zaprzeczać światłu słonecznemu, ale jeśli jesteśmy uczciwi, świadczy ona o kochającym, osobowym Bogu, który jest zarówno Ojcem, jak i Zbawicielem świata. Ta miłość blokuje agnostycyzm lub ateizm do czasu, gdy sumienie albo ją uzna, albo ulegnie cynicznej niewierze. Po tym odrzuceniu, nawet aniołowie Boży nie mogą zrobić nic więcej. Żaden historyk, ewolucjonista czy ateista nie może przypisać pochodzenia Agapy innemu źródłu niż krzyż wzniesiony na niewielkim wzgórzu poza Jerozolimą. Gdyby apostołowie rybacy mieli wystarczająco płodne umysły, by wymyślić ten pomysł, zasłużyliby na nagrodę wszech wszechczasów. Jak nieskończony Bóg może mieć uczucia takie jak my? Samolot z setkami niewinnych pasażerów wysadzonych w powietrze Obłąkany morderca wystrzeliwujący kule z karabinu maszynowego po szkolnym podwórku w kierunku niewinnych dzieci, trzęsienie ziemi zabijające tysiące śpiących ludzi. Jak wszechmocny Bóg w niebie może patrzeć na takie rzeczy i pozwalać na nie, skoro kocha i ma uczucia? Miliony ludzi chcą w Niego wierzyć. Ale zastanawiają się, czy jest On beznamiętnym bóstwem, podobnym do Buddy? Nieobecnym właścicielem, który ignoruje swoich lokatorów na planecie Ziemia? Jeśli Biblia ma rację, gdy mówi, że Bóg jest boską osobą, łatwo jest założyć, że musi on być osadzony w doskonałym bezpieczeństwie, nieśmiertelny, cieszący się nieustanną przyjemnością z milionami aniołów służących mu. Z naszego punktu widzenia, mieszkańcy rezydencji w Beverly Hills. Nie muszą martwić się o bezdomnych żebraków w Kalkucie? Deizm to szeroko rozpowszechnione założenie, że chociaż Bóg istnieje, jest On chłodno odległy, pozostawiając nas naszemu nieudolnemu ja. Ponieważ taka idea rodzi egoizm, jest to bardzo zła wiadomość. Jeśli numer jeden jest wielbicielem numeru jeden, to dlaczego my nie mielibyśmy być tacy sami? Założenie, że Bóg jest tak samo samolubny lub obojętny jak my, jest prawdziwym powodem, dla którego najpierw ja stało się tak popularną filozofią. Cały egoizm świata wywodzi się albo z fałszywej koncepcji Boga, albo z rażącego odrzucenia jego prawdy. Biblijny obraz prawdziwego charakteru Boga ukazuje go jako osobę z ludzką stroną. On się troszczy. Odczuwa ziemską krzywdę, jest zatroskany. Ma wrażliwe i współczujące uczucia, co oznacza, że odczuwa głęboki ból. W rzeczywistości nie może spocząć, dopóki na ziemi pozostaje choć jedna nieszczęśliwa osoba. Jego ból serca jest nieustanny, ponieważ jest nieskończenie blisko ludzkości. Na przykład. Jego zaangażowanie w najdrobniejsze nawet tęsknoty naszego serca jest bardzo praktyczne. Za grosz możesz kupić dwa wróble, a żaden wróbel nie spadnie na Ziemię bez zgody Ojca Twego. Mateusz 10,29. Bóg jest tak bardzo zaangażowany w nasze doświadczenia, ponieważ jego zakończenia nerwowe wyczuwają ból nawet bardziej niż my sami go odczuwamy. I nawet nie jesteśmy świadomi pełnego wymiaru potencjału tego bólu. Nastolatek uzależniony od narkotyków lub niemoralności nie może przewidzieć agonii swojej przyszłości. Bóg jednak widzi i czuje to wszystko z wyprzedzeniem, gdyby tylko nastolatek mógł to zrobić. Mówiąc o cierpiących naśladowcach Boga na ziemi, Izajasz mówi, we wszelkim ich utrapieniu był utrapiony. On ich nosił i dźwigał przez wszystkie dni wieków. Izajasz 63, 9 Imię Chrystusa brzmi Immanuel, co tłumaczy się jako Bóg z nami, Mateusz 1, 23. Innymi słowy, nie może istnieć żadna krzywda, o której człowiek by nie wiedział, a której Bóg by nie odczuwał. Izajasz dalej wyjaśnia tę boską świadomość. Zaprawdę On dźwigał nasze boleści i nosił nasze smutki. On był zraniony za nasze występki, był obity za nasze nieprawości, na nim spoczęła kara za nasz spokój. – Izajasz 53, 4 i 5 Nasza egzystencja, która w innym przypadku byłaby nie do zniesienia, może ulec przemianie, jeśli po prostu uwierzymy w ten tak mało doceniany obraz Boga jako wrażliwej i kochającej osoby. Nawet pośród naszych kłopotów, my ludzie wciąż cieszymy się ogromnym pokojem, choć możemy nie być świadomi jego prawdziwego źródła. Izajasz mówi tak. Nikt z nas nie mógłby czerpać korzyści kredytowych nawet z chwili ulotnego szczęścia, chyba że odpowiadający mu debet zostałby już poniesiony w naszym imieniu przez boskiego cierpiącego. Jest to prawda leżąca u podstaw każdej ludzkiej radości, każdej wiosny. Każdej pysznej truskawki. Został odrzucony na ziemi i wypędzony, ponieważ ludzie powiedzieli, nie chcemy, aby ten człowiek panował nad nami Łukasz XIX, 14. Zamiast gorzkiego odrzucenia, które odczuwał. Doświadczamy jego bezwarunkowej akceptacji, która obejmuje również akceptację ojca. Niesamowite jest nie tylko to, że przebaczał on swoim mordercom, ale także to, że nie umył rąk od naszej trudnej sytuacji. Być może w pełni zasługujemy na to, by być bez Niego, ale w najpełniejszym możliwym sensie On zapewnia nas. Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mateusz 28:20. Dziełem Jezusa było ujawnienie faktów dotyczących charakteru Jego Ojca. Nie tylko Chrystus i Ojciec są jednym. Ale ponieważ Chrystus stał się włączony w ludzkość, a my w Niego, nasze pragnienia i doświadczenia życiowe stają się również Jego. To oszołamia naszą wyobraźnię, ponieważ trudno nam uwierzyć, że dobra nowina może być tak dobra. Ale tak jest. Ale nasze pytanie brzmi: jeśli Bóg tak bardzo się o nas troszczy, jeśli jest wszechmocny, jeśli odczuwa nasze cierpienie, to jak może pozwolić, by zło trwało? Czy robi wszystko, co w jego mocy? Biblia ujawnia zakulisowy kosmiczny konflikt. Istnieje bardzo dobry powód tego, co powierzchownie wydaje się być brakiem troski z jego strony. Prawda jest taka, że on jest bardzo zatroskany. Ma jednak wroga, który toczy z nim wojnę. Wyjaśnia to, co wydaje się być tajemniczą niemocą ze strony Boga. Nie jesteśmy zaskoczeni buntami i wojnami na ziemi, ale kto by się spodziewał, że coś takiego wydarzy się w niebie? To tam zaczęło się zło. Wojna wybuchła w niebie. Michał, inne imię Chrystusa, zobacz Judy 9 i 1 Thessaloniczan 5,16 i jego aniołowie walczyli przeciwko smokowi i walczył smok i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli, ani nie było już dla nich miejsca w niebie. Tak, został wyrzucony wielki smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Został wyrzucony na ziemię, a jego aniołowie zostali wyrzuceni razem z nim. Biada mieszkańcom ziemi i morza, albowiem wstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, bo wieże ma krótki czas Apokalipsa 12, 7 po 12. Podczas drugiej wojny światowej poddani brytyjskiej Korony znosili lata Agonii. Podczas gdy na tronie zasiadał życzliwy i wrażliwy król Jerzy VI i jego łaskawa królowa. Król słuchał codziennych wiadomości o zniszczeniach, a jego własne serce było rozdarte współczuciem dla agonii jego poddanych. Chętnie zakończyłby wojnę w każdej chwili, gdyby tylko mógł, ale wojna nie była jego dziełem. Adolf Hitler narzucił mu ten konflikt, a bezpieczeństwo Europy wymagało, by walczył do samego końca. Jest to niewielki przebłysk problemu, z jakim boryka się Bóg. Wróg rzucił na niego tę większą wojnę, kontrowersję nie z jego wyboru. Kosmiczny dramat konfliktu między dobrem a złem rozpoczął się aktem pierwszym wojną w niebie, w której szatan poniósł klęskę. Akt drugi jest naszym dziełem, wprowadzającym powstanie na naszą planetę. Nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa, Oddali ten świat pod kontrolę Bożego wroga i stali się jego jeńcami. Tutaj buntownik zdołał odrobić straty poniesione w akcie pierwszym. Boża miłość nie mogła opuścić świata. Sama natura tej miłości wymagała od niego uratowania nas. Tak więc akt trzeci. Ojciec ma wielkie współczucie dla agonii na tej planecie, dopóki wielki konflikt między Chrystusem a szatanem nie zostanie rozwiązany. Chrystus przyszedł dwa tysiące lat temu, aby zająć należne mu miejsce władcy świata. Gdyby został przyjęty, już dawno osiągnęlibyśmy światowy pokój, bezpieczeństwo i szczęście, za którymi tak tęsknimy. Ale odkąd został odrzucony, ukrzyżowany i wyrzucony ze swojego świata, sama planeta nadal buntuje się przeciwko niemu i nie uznaje jego autorytetu bardziej niż nazisty Jerzego VI czy Franklina Roosevelta. Chociaż są dziś ludzie, którzy całym sercem akceptują Chrystusa jako prawowitego władcę tej planety, są oni w mniejszości, walcząc niejako w podziemiu. Pan pragnie powrócić na Ziemię, aby zakończyć ten koszmar samolubstwa i grzechu z całym towarzyszącym mu okrucieństwem. W żadnym wypadku nie siedzi on bezczynnie, rozkoszując się niebiańskim luksusem, podczas gdy wojna trwa. Jego miłość do świata jest intensywna. Sam wszechświat nie może się doczekać kosmicznego dnia zwycięstwa, kiedy okrutny wróg zostanie na zawsze pokonany. Rzymian 8, 19-23 Jednym z najgłębszych objawień Pisma Świętego jest to, że jeden nasz dzień jest dla Boga jak tysiąc lat. Drugi Piotra 3, 8. Dla nas najciemniejszy dzień jest zawsze krótki, ponieważ ból, który możemy odczuwać, jest skończony. Jest to nasz własny ból, lub w najlepszym razie, częściowe współczucie odczuwane dla tych kilku najbliższych nam osób. Ale w głębokiej wrażliwości Bóg musi odczuwać ból każdego na Ziemi. Z pewnością jeden z naszych wspólnych dni musi wydawać mu się tysiącem lat. On ma o wiele więcej świadomości wciśniętej w jeden dzień niż my. Wyobraź sobie dzielenie agonii milionów, wręcz miliardów ludzi. On nigdy nie może zasnąć tak jak my. Psalm 121.3. Tak bardzo tęskni za tym, by ból na tej planecie dobiegł końca. Jego rozwiązanie światowych problemów jest nieskończenie skuteczne. Nie ma potrzeby stosowania opatrunków w spektakularnych, ale daremnych eksperymentach. On musi dotrzeć do korzenia ludzkich problemów, grzesznego egoizmu zakorzenionego w ludzkich sercach. Całe cierpienie na świecie jest w pewien sposób jego konsekwencją. Aby rozwiązać ten problem, źródło zła musi zostać wyeliminowane. Nie chodzi o to, że samolubni ludzie muszą zostać wykorzenieni, ale samolubstwo musi zostać wykorzenione. Musi to zostać osiągnięte poprzez głoszenie i demonstrowanie dobrej nowiny o tym, czego Chrystus dokonał na krzyżu i co nadal czyni jako najwyższy kapłan świata, jako zbawiciel od grzechu. Szatan sprzeciwia się temu. Jego ostatnią deską ratunku jest twierdzenie, że ofiara Chrystusa i jego ciągła służba są daremne. Spójrz, szydzi, świat jest teraz gorszy niż wtedy, gdy Syn Boży umarł dla jego zbawienia. Aby odpowiedzieć na ten zarzut, Ewangelia musi wywołać piękną zmianę w wierzącej ludzkości, a tym samym dać dowód, że plan zbawienia nie jest daremny. Przejdźmy zatem do aktu czwartego. Czy istnieje taka Ewangelia? Czy to naprawdę dobra nowina? Czy ma moc? Jeśli tak, to jak to działa? Cenne przesłanie, które Pan posyła światu, nie jest grzmiącym i piorunującym potępieniem obfitości grzechu, ale rozgrzewającym serce przesłaniem o wiele obfitszej łaski. To jest to, co przenika do zakorzenionego wewnętrznie zła i zmienia serca. Obecny problem Boga. Kiedy ty i ja modlimy się: Proszę, panie, dlaczego nie zrobisz czegoś, aby pomóc temu smutnemu światu? Odpowiedź wraca do nas: dlaczego nic nie robisz? Przez swoje odrzucenie i ukrzyżowanie Chrystus został pozbawiony urzędu na tej planecie. Nie może dokonać zamachu stanu i uzurpować sobie kontroli tam, gdzie nie jest pożądany, ale może działać w tych ludziach, i poprzez nich którzy oddają się jemu i odpowiadają na jego Ducha Świętego on jest światłością prawdziwą która oświeca każdego człowieka przechodzącego na świat jan 1 9 nie wszyscy witają i przyjmują światło ale niektórzy to robią dzięki bogu on otoczył świat atmosferą łaski tak prawdziwą jak powietrze którym oddychamy ci którzy zdecydują się ją przyjąć stają się jego dziećmi i współpracownikami. Będzie miał do dyspozycji niewidzialne siły, które są lojalne wobec niego w tej wielkiej bitwie i które w praktyczny sposób służą w dystrybucji tej łaski. Jedynym głosem, przez który może przemawiać, i jedynymi rękami, których może użyć, są nasze ręce. Błądownik ma niestety również swoich współpracowników, chrześcijan, którzy zaprzeczają Ewangelii. Tak jak prawdziwa Ewangelia propaguje światłość, tak jej zaprzeczanie w rzeczywistości propaguje ciemność. Ewangelia ciemności wygląda dobrze, ponieważ raczy nas dobrymi radami, szczegółowymi instrukcjami, co robić. Problem polega na tym, że nie wiemy, jak postępować właściwie. Musimy wiedzieć, co Chrystus uczynił i nadal czyni. Tylko ta wiedza umożliwi nam przemianę. Ale ludzie, którzy myślą, że wierzą w Ewangelię Chrystusa, mogą mieć obsesję na punkcie subtelnego, zakomuflowanego legalizmu. Jest to idea, że musimy zrobić to, musimy zrobić tamto, musimy pracować więcej, musimy być bardziej wierni, musimy odnieść zwycięstwo, musimy więcej się uczyć, musimy więcej się modlić, musimy więcej być świadomi i tak w nieskończoność. Zawsze chodzi o to, że musimy pracować nad tym czy nad tamtym. Wisi nad nami dług, obowiązek, który nas przygniata. Zakorzeniona trucizna troski o siebie pozostaje pomimo tych wszystkich ludzkich wysiłków. Ross London, pisząc w Newsweeku z 24 kwietnia 1989 roku, mówi, że jeśli ktoś wybiera dobro tylko po to, by zyskać niebo i uniknąć piekła, działa po prostu w interesie własnym. Jest to esencja legalizmu. Wielu dołącza do Żydów z czasów Chrystusa, pytając: Co mamy czynić, abyśmy mogli wykonywać dzieła Boże? Nie słuchają boskiej odpowiedzi, której Jezus udzielił, być może z westchnieniem. To jest dzieło Boże, abyście wierzyli. Jan 6, 28 i 29. Istnieje ukryty strach przed mocą takiej prawdziwej wiary, aby nie skończyło się na niewystarczająco dobrych uczynkach. Przez wieki zakładano, że jedyną motywacją, która będzie skuteczna, jest strach przed wiecznym potępieniem, jeśli nie zrobimy wszystkiego tak, jak należy. Ale wypaczona ewangelia, oparta na strachu, może wywołać jedynie frustrację, zniechęcenie i duchową niemoc. Powszechny lesaferyzm w prawie każdej religii świadczy o tym dominującym zniekształceniu. Problem polega na tym, że wiara nie jest rozumiana jako wdzięczność serca za niebiańską miłość, która usuwa strach. 1 Jan 4, 17-19 Odpowiedzią jest lepsza motywacja. Czysta, prawdziwa Ewangelia objawia wiarę, która działa. Dlatego właśnie jest ona mocą Bożą ku zbawieniu. Rzymian 1, 16. Wywołuje ona w sercu akceptację i posłuszeństwo całej prawdzie. Natchniony apostoł postanowił nie znać między Wami niczego oprócz Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Mowa moja i zwiastowanie moje nie były przekonywującymi słowami mądrości ludzkiej, ale okazaniem ducha i mocy. 1 Koryntian 2, 2 i 4. W dniach ostatecznych Pan obiecał, że ponownie takie przesłanie będzie głoszone na całym świecie. Przesłanie, które przekracza strach i naprawdę go usuwa. Powodem, dla którego to działa, jest to, że legalistyczne nakazy zostają zastąpione Ewangelią. I widziałem innego anioła lecącego pośrodku nieba, mającego Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować wszelkiemu narodowi, plemieniu językowi i ludowi. Anioł ten wzywa nas, byśmy bali się Boga, czyli doceniali Jego charakter, i oddawali Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego Apokalipsa 146 i 7. Chodzi o to, by Go czcić. I doceniać rzeczywisty element jego charakteru, bezinteresowną miłość. Za pierwszym aniołem podąża drugi, który również ma dobrą nowinę, ale ostrzega przed jej sprytną podróbką. Za nim podążył inny anioł, mówiąc: Upadł, upadł Babilon. Trzeci anioł ostrzega przed jeszcze sprytniejszym przyszłym fałszerstwem najbardziej subtelnym, jaki świat kiedykolwiek widział oddawanie czci bestii i jej obrazowi. Oraz przyjmowanie jej znamienia. Wiersze 9 po 11. Czysta, odmieciona Ewangelia jest gotowa na to, by mogła zostać ujrzana w XXI wieku. Powodem, dla którego jest ona nazywana wieczną Ewangelią, jest to, że skupia ona w jednym wspaniałym promieniu światło prawdy, które świeciło słabo przez wszystkie minione wieki. Księga Apokalipsy zachęca nas do pokładania nadziei w tym, co najlepsze. Ta ogromna działalność na ziemi nie idzie na marne. Pojawiają się owoce, ludzie na całym świecie są wzbudzani, o których Bóg może szczerze powiedzieć, oto cierpliwość świętych, oto ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusa, jak mówi wiersz dwunasty. Dając swego Syna za świat, Ojciec dokonał nieskończonej inwestycji. Teraz okaże się, że to się opłaciło. Chrystus nie złożył swojej ofiary na próżno. Powstają ludzie, którzy głęboko ją doceniają. Nadzieje i obawy niezliczonych miliardów ludzi wszystkich wieków są podsumowane w tym ostatecznym zapewnieniu o dokonanym i zrealizowanym pojednaniu. Tekst zapewnia nas, że Bóg będzie miał ogólnoświatowe ciało ludzi, którzy będą odzwierciedlać piękno jego charakteru. Sami w sobie nie będą mieli wrodzonej dobroci, ale tak jak rozbite kawałki bezwartościowego lustra, Mogą oślepiać oczy promieniami słońca, tak każdy wierzący w Chrystusa będzie pięknie odzwierciedlał ten aspekt Jego doskonałego charakteru. Jeśli Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał dwa tysiące lat temu, to możemy być pewni, że nadal tak miłuje dzisiejszy świat, że nie pozwoli, aby jakakolwiek ludzka dusza nie usłyszała w jakiś sposób, Czym jest dobra nowina. Apostoł Paweł nazywa to sprawiedliwością przez wiarę, skuteczną motywacją do zmiany serca Galacjan 5, 5 i 6. To ostateczne ukazanie prawdy jest symbolizowane w apokalipsie jako inny anioł stępujący z nieba mający wielką władzę, a ziemia została oświetlona jego chwałą apokalipsa 18.1. Miłość Boga. Krzyż Chrystusa wymagają rychłego wypełnienia się tego proroctwa. Jest to kolejny punkt na agendzie tego świata. Dobra Nowina objawia trzy chwalebne prawdy. Boga, który jest niebiańskim Ojcem. Zbawiciela, który przez całą wieczność pozostaje członkiem ludzkiej rodziny, jednym z nami. Oraz Ducha Świętego, który jest Duchem Chrystusa, posłanym, aby zamieszkać lub pozostać z każdą ludzką duszą, która przyjmuje Jego obecność. Wielka osobistość, jaką może być prezydent, może wydawać się nam bliska za pośrednictwem ekranu telewizora, ale pozostaje skończoną istotą ludzką, która w rzeczywistości może być blisko tylko garstki w swoim wewnętrznym kręgu. Chrystus jest natomiast bliżej nas indywidualnie niż jakakolwiek istota ludzka ponieważ przychodzi w obecności Ducha Świętego. Jak ktokolwiek może być przygnębiony, jeśli uwierzy w tak dobrą nowinę?